Powoli, ale nieuchronnie zbliżamy się do końca 2021 roku. Wszyscy z niepokojem spoglądamy w przyszłość, zastanawiając się, co przyniesie kolejny rok. W dzisiejszym wideo postaramy się zobaczyć, jakie zagrożenia, szanse i zmiany czekają nas w nadchodzącym roku i jak będą wyglądały nasze finanse. Jeżeli więc szanujesz swoje pieniądze lub chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego materiału w całości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Pierwszą rzeczą, która na pewno będzie towarzyszyć naszym finansom w nadchodzącym roku, to oczywiście wysoka inflacja. I nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie miałaby ona spaść. Mało tego, sami rządzący przygotowują nas już mentalnie na to, że początek roku 2022 może przywitać nas inflacją na poziomie nawet 8%. Jeżeli dodamy do tego spóźnioną i ospałą reakcję Rady Polityki Pieniężnej, możemy być pewni tego, że ceny w przyszłym roku będą rosły. Wiele osób będzie musiało zaciskać pas i stawać na głowie, aby dopiąć swój budżet domowy, zwłaszcza że prawdziwa inflacja jest znacznie wyższa od tej serwowanej nam przez państwo. Drugą bardzo ważną rzeczą, która będzie towarzyszyć nam w 2022 roku, będą wyższe raty kredytów hipotecznych i zwiększenie kosztu obsługi zaciągniętych zobowiązań. Pomimo że stopy procentowe rosną dość powoli, to mimo wszystko rosną, a im wyższe stopy procentowe, tym wyższa rata kredytów, ponieważ znakomita większość zobowiązań zaciągniętych w naszym kraju posiada zmienną stopę oprocentowania. Zwiększenie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych sprawia więc, że miesięczna rata każdego posiadacza kredytu wzrasta. I o ile podwyżki stóp procentowych jak dotąd nie nadwyrężyły nazbyt portfeli osób spłacających kredyty, o tyle w 2022 roku może okazać się, że ten ciężar znacznie wzrośnie. Jeżeli inflacja nadal będzie szalała, Rada Polityki Pieniężnej będzie zmuszona do podnoszenia stóp procentowych do poziomu chociażby 5%. Być może nawet i 7% i w historii polskiej ekonomii nie były to poziomy nader wygórowane. Oczywiście przełoży się to jednak na ogromną zmianę w spłacaniu kredytów hipotecznych. Wiele osób może mieć więc problemy z domknięciem swojego budżetu domowego. Niestety może dojść również do sytuacji, w której część osób nie będzie po prostu w stanie spłacić swojej miesięcznej raty kredytu. To z kolei przełoży się na spadek zainteresowania rynkiem nieruchomości i tym samym spadkiem cen. Już teraz wiele osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny na mieszkanie z myślą o wynajmie, chce wycofać się z inwestycji, sprzedając nieruchomość, ponieważ rosnące raty kredytów przerastają zyski z wynajmu. To prowadzi natomiast do sytuacji, w której inwestycja, która miała być na samym początku spłacana sama poprzez generowanie zysku z najmu, zaczyna generować koszty. Jeżeli dodamy do tego wzrost opłat za czynsz i media, a także ostudzenie rynku nieruchomości, sprawa zaczyna wyglądać nieciekawie. W związku z powyższym rok 2022 może przywitać nas wysypem mieszkań na sprzedaż. Warto również w tym miejscu dodać, że wysokie stopy procentowe skrzeszą z martwych lokaty bankowe, które zaczną być opłacalne. Część kapitału powróci więc do tradycyjnego modelu oszczędzania na lokatach, a to również przyczyni się do osłabienia trendu na rynku nieruchomości. 2022 rok może więc przynieść pierwsze spadki cen w tym segmencie rynku. Kolejną sprawą jest również wzrost cen towarów i usług. Wprowadzenie Nowego Ładu sprawi, że ceny po prostu pójdą do góry. Nowy podatek, który nazywany jest składką zdrowotną, najzwyczajniej w świecie jest po prostu podatkiem obrotowym. Składka wyliczana od dochodu nie może być nazwana przecież inaczej. W związku z powyższym płacimy nie tylko 18% podatku dochodowego, ale do tego należy doliczyć również podatek 9% na składkę zdrowotną. Łącznie więc od każdego zarobionego tysiąca musimy zapłacić 270 zł w postaci podatków czy też składek. Najboleśniej dotknie to oczywiście branżę usług.
2022 rok będzie więc czasem, kiedy zobaczymy skokowy wzrost cen usług, czy to fryzjerów, kosmetyczek, czy budowlańców. Oczywiście podniesienie podatków skłoni wiele osób do ucieczki w szarą strefę, więc nie zdziwcie się, kiedy pani fryzjerka nie będzie chciała dać wam paragonu za usługę, którą wykonała. Trzeba ją po prostu zrozumieć. Okej. Drugim czynnikiem, który wpłynie na ceny w sklepach w 2022 roku, będą wysokie ceny transportu towarów z Chin. Ten problem nie zostanie szybko rozwiązany i obawiam się, że w 2022 roku może być jeszcze gorzej. Wysokie ceny transportu kontenerów muszą zostać wliczone w cenę w sprzedaży, a to z kolei wywinduje wartość na sklepowych półkach. Oczywiście widzę tutaj szansę dla rodzimych producentów, ponieważ w końcu przyszedł czas, w którym towary polskie zaczynają być tańsze niż te sprowadzane z Chin. Niestety zbiega się to u nas z wysoką inflacją i zmianami w podatkach i efekt ten może nie być już tak widoczny, a szkoda, ponieważ wbrew pozorom Polska mogłaby ugrać wiele na tej sytuacji. Stworzenie firm produkujących towary w Polsce mogłoby okazać się wielką szansą dla naszego kraju i spowodować jego dynamiczny rozwój. Czy jednak tak się stanie? Zobaczymy. Rok 2022 to również rok słabej złotówki, silnego dolara i wzrostu cen złota. Wysoka inflacja zawsze była dobrym otoczeniem dla wzrostów cen złota i o ile wartość na giełdach królewskiego kruszcu może nie wyglądać obiecująco, to sytuacja z fizycznym złotem jest już całkowicie odwrotna. Wzrost stóp procentowych ostudził zapał inwestorów do lokowania kapitału w nieruchomości, a jeżeli pomimo wzrostu stóp procentowych inflacja będzie nadal wyższa niż chociażby oprocentowanie lokat, to wiele osób zwróci swoje spojrzenie na metale szlachetne. Zwłaszcza ta bardziej konserwatywna część inwestorów spojrzy na złoto łaskawszym okiem, zwłaszcza kiedy zacznie ono nieco zyskiwać. A 2021 rok pokazał, że złoto to nadal dobra inwestycja. Pomimo, że wykresy pokazują, iż złoto nie jest zbyt dobrą inwestycją, rynek pokazuje co innego. O ile pół roku temu uncjową monetę można było kupić za około 7,5 tysiąca złotych, o tyle na chwilę obecną próżno jest szukać ofert poniżej 8 tysięcy złotych. Ci, którzy zainwestowali więc w złoto w 2021 roku, zyskali i to znacznie. Oczywiście, to nie jedyna opcja. Wiele osób zdecyduje się również na handel na giełdzie papierów wartościowych i 2022 rok może okazać się rokiem, w którym sporo osób zdecyduje się również i na ten rodzaj inwestycji. Myślę, że nadchodzący rok może być pod tym względem zaskakująco dobry, zwłaszcza, że nasza rodzima giełda w ostatnim roku radziła sobie bardzo dobrze. To jednak nie wszystko. Młodsi inwestorzy będą oczywiście chcieli zasmakować przygody z kryptowalutami, które dały zarobić niebotyczne zyski. Niestety w mojej ocenie rok 2022 nie będzie już tak dobry i obawiam się, że ten rynek może zaliczyć spadek i to dość spory. Kryptowaluty są igraniem z ogniem i tańczeniem na linię nad przepaścią. Kiedy zacznie się lać krew, a zacznie na pewno, wtedy wiele osób może mieć spory problem. Zwłaszcza, że kryptowaluty to tak naprawdę giełda na sterydach. Możliwość handlowania 7 dni w tygodniu i ogromne zmiany cen powodują, że jest tutaj naprawdę gorąco. Jeżeli dodamy do tego łatwość wejścia w rynek, jak również niskie doświadczenie inwestorów, którzy wchodzą w krypto, kiedy słyszą o zyskach, wynik może być tylko jeden. Osobiście uważam, że kryptowaluty w długim okresie czasu są dobrą inwestycją, potrzeba jednak czasu na to, aby ten rynek nabrał pewnej ogłady, a inwestorzy zdobyli doświadczenie. Sam inwestując w kryptowaluty nieraz czułem sporą presję, pomimo że posiadam w mojej ocenie sporą wiedzę ekonomiczną. Co ma jednak powiedzieć ktoś, kto wszedł w rynek bez żadnego przygotowania? Oczywiście krypto nawet w czasie bessy daje niezwykłe możliwości dla każdego, kto posiada odpowiednią wiedzę. Dla przykładu nawet teraz możecie zarobić 9% lokując swoje stablecoiny, czyli waluty oparte o dolara w lokatę. Jak więc widzicie, wystarczy tylko posiadać odpowiednią wiedzę, aby generować zysk. Rok 2022 zapowiada się niezwykle ciekawie. Niestety wszystko wskazuje na to, że będzie to trudny okres, w którym wiele osób może zostać dotkniętych skutkami czy to polityki krajowej, czy globalnych procesów ekonomicznych.
Weźmy chociażby wprowadzenie nowego ładu w życie. Ten pakiet ustaw wywróci do góry nogami dotychczasowy ład ekonomiczny w naszym kraju i dopiero na koniec następnego roku będziemy mogli ocenić, czy ta zmiana była pozytywna i jak wpłynęła na zasobność naszych portfeli. Uważam jednak, że 2022 rok będzie rokiem trudnym, w którym wiele osób na własne oczy zobaczy, że decyzje rządzących mają realny wpływ na poziom życia każdego człowieka. Może skłoni to część osób do baczniejszego przyglądania się temu, co dzieje się naokoło nas i wyciągania wniosków z informacji, jakie płyną do nas z otaczającego nas świata. A jak wy uważacie? Jaki będzie 2022 rok? Co przyniesie i czy będą to pozytywne zmiany? Zostawcie krótki komentarz pod tym wideo. Mam nadzieję, że ten materiał dał wam wartość i skłonił do refleksji. Jeżeli tak się stało, koniecznie podeślijcie go swoim znajomym i zostawcie komentarz taktyczny dla większych zasięgów. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.